Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy aktualności ratajskie. W tym wydaniu przypominamy, jak i gdzie głosować na projekty zgłoszone w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Od tego tematu zaczynamy, ale oczywiście to nie wszystko, o czym jeszcze powiemy. Krwawy księżyc oczami fotografa z Rataj. Czy ratajscy uczniowie znają tabliczkę mnożenia? Już niedługo maratony, jakie czekają nas utrudnienia? Zapraszam. Poznański budżet obywatelski już wystartował. Mogą Państwo głosować na wybrane przez siebie projekty i mieć wpływ na rozwój naszej dzielnicy. Głosować może prawie każdy, nawet nie wychodząc z domu. O szczegółach właśnie teraz. Poznański budżet obywatelski to projekt, w ramach którego mieszkańcy naszego miasta mogą wydać 15 milionów złotych z budżetu. Głosujemy na wcześniej zgłoszone projekty. W tym roku jest ich 272. 126 to projekty ogólnomiejskie, na które przeznaczonych jest 5 milionów, a 146 to projekty dzielnicowe, po 2 miliony na każdą dzielnicę. 13 projektów dotyczy Rataj. Głosowanie zaczęło się 1 października i potrwa do 12 października. Głosować może każdy mieszkaniec Poznania, który ukończył 16 lat, oraz studenci uczący się na poznańskich uczelniach. Nie trzeba być zameldowanym na stałe w stolicy Wielkopolski. Każdy może zagłosować na 6 różnych projektów. Głos można oddać przez internet na stronie www.poznań.pl w zakładce Poznański Budżet Obywatelski. Głosować można także w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Poznania, na Ratajach na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 35A, a w soboty 3 i 10 października punkt do głosowania pojawi się na Ryneczku na osiedlu Jagiellońskim. Jednym ze zgłoszonych projektów w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego jest utworzenie parku w centralnej części osiedla Orła Białego. Dlaczego ten projekt jest tak ważny? W czwartek 1 października rozpoczęło się głosowanie do budżetu obywatelskiego. Jednym ze zgłoszonych projektów jest propozycja utworzenia parku na osiedlu Orła Białego. Projekt przewiduje utworzenie terenu parkowo-spacerowego wraz z wybiegiem dla psów. Miałoby się tutaj znaleźć nowe ścieżki spacerowe, kosze na śmieci, ławeczki, latarnie oświetleniowe. Projekt jest odpowiedzią na liczne potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Nie ma tutaj żadnej latarni oświetleniowej. Teren w godzinach wieczornych jest całkowicie zaciemniony. Jest to taka duża przestrzeń, w której tak naprawdę dużo osób starszych bało się wieczorami wychodzić na spacer, czy to chociażby z psem. Projekt jest szczególnie ważny, ponieważ stanowi odpowiedź na zagrożenie, które pojawiło się tu w 2012 roku. Wtedy miasto chciało wybudować w tym miejscu nowe bloki. Środkiem osiedla interesowali się również prywatni deweloperzy. Mieszkańcy zdecydowanie przeciwstawili się nowej zabudowie. Pomysłodawcy utworzenia parku uważają, że jego realizacja definitywnie wykluczy budowę nowych bloków. Projekt utworzenia parku na osiedlu Orła Białego można znaleźć na karcie do głosowania pod numerem 202. Na wiadukcie Franowo trwają prace remontowe. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, jednak zyskać na stałe mają piesi i rowerzyści. Mieszkańcy Szczepankowa wreszcie doczekają się dokończenia drogi rowerowej prowadzącej przez wiadukt Franowo. W piątek 25 września rozpoczęły się prace przy utworzeniu ścieżki pieszo-rowerowej od wiaduktu do wjazdu na teren giełdy rolno-ogrodniczej. O tym, że wiadukt nie jest przystosowany do potrzeb pieszych i rowerzystów, mówiliśmy już w 2012 roku. Po wybudowaniu ronda u zbiegu ulic Ostrowskiej i Ługańskiej sytuacja nieco się zmieniła. Na wiadukt od strony Szczepankowa można rowerem wjechać. Ale zjechać w bezpieczny sposób już nie. Teraz to ma się zmienić. Prace mają tu potrwać do 15 listopada. W związku z budową obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Zamknięty jest prawoskręt prowadzący do giełdy. Skręt w prawo możliwy jest z pasa do jazdy na wprost. Kto z niedzieli 27 na poniedziałek 28 września w nocy wstawał, aby obejrzeć tzw. krwawy księżyc? Okazuje się, że wielu mieszkańców naszej dzielnicy, a wśród nich Łukasz Ogrodowczyk, którego już poznaliśmy z fotografowania burzy oraz innych zjawisk atmosferycznych. Tym razem postanowił zarwać nockę, aby uwiecznić wschód krwawego księżyca. Okazuje się, że w niedzielę w nocy zjawisk związanych z satelitą Ziemi było więcej. To było bardzo ciekawe zjawisko. Był to superksiężyc, czyli księżyc, który jest bardzo blisko Ziemi, przez to jest bardzo duży i bardzo dobrze widoczny. Do tego doszło jeszcze zjawisko pełnego zaćmienia księżyca
oraz przez to, że księżyc był zaćmiony, doszedł nam czerwony efekt, tak zwany krwawy księżyc. Łukasz Ogrodowczyk fotografował księżyc z Pawłem F. Matysiakiem. W poszukiwaniu różnych ujęć udali się w dwa różne miejsca na Ratajach. Ja robiłem z osiedla Rzeczypospolitej. Tutaj Państwo, jeżeli będą przeglądać nasze zdjęcia, to mogą zgadnąć, z którego budynku. Podpowiem, że to było 16 piętro. Paweł robił z osiedla Lecha. Był to blok 10-piętrowy. Teraz krótka prezentacja. Może odgadną Państwo lokalizację? Z tabliczką mnożenia nie mają problemu uczniowie podstawówek, później jest jednak nieco gorzej. W Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia ratajscy nauczyciele przypominają, że liczenie w pamięci jest użyteczne. Nigdy nie jest za późno, aby nauczyć się mnożyć w pamięci, choć najlepiej zrobić to jak najwcześniej. Piątek 25 września był Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia. Z tej okazji w gimnazjum nr 23 na osiedlu Jagiellońskim uczniowie rozwiązywali zadania. Akcja jest dla nich okazją do nadrobienia tabliczkowych zaległości po wakacjach, a dorośli mogą dać przykład dzieciom, pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. Choć zdaniem matematyków z tym może być kiepsko. Wśród Polaków niestety nie jest najlepiej, ponieważ dzieci też sprawdzają u starszych i rzeczywiście starsi nie znają tej tabliczki. Są przykłady, które potrafią, ale niestety są też takie, które nie potrafią. To kwestia ćwiczenia, bo po prostu dzieci używają tą tabliczkę w zasadzie cały czas w szkole, natomiast dorośli potem już jakby wychodzą z obiegu i nie używają jej bardzo często, zastępują to kalkulatorami. Uczniowie muszą przecież używać tabliczki na matematyce. Nie jest trudnym, po prostu trzeba się przychodzić, się nauczyć. Jak już się wyuczy tego, to już prosto idzie i już nie trzeba powtarzać właśnie. Nauczyciele podkreślają, że liczenie w pamięci ma swoje zalety. Zdecydowanie szybciej, nie zawsze kalkulator jest dostępny, więc myślę, że żeby wymnożyć, 5 razy 15, nie potrzeba kalkulatora, można szybciutko w głowie policzyć i myślę, że nie trzeba szukać odpowiedzi na w kalkulatorze. Z jednej strony właśnie komputery też powinny dużo robić, ale z drugiej samemu tak być takim analfabetą matematycznym to też nie warto. Uważasz, że liczenie w pamięci jest jeszcze w ogóle ważne? Raczej tak, kiedy telefon się rozładuje. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja zapoczątkowana w Polsce. W tym roku uczestniczyło w niej ponad 1400 szkół w kraju i 80 za granicą. Jak nie dać się oszukać i jak zapobiegać pożarom mieszkań? To tylko część zagadnień, które poruszane będą podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Rataj. Będzie na nim policja oraz strażacy. Odbędzie się w środę 7 października o godzinie 17:30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 na osiedlu Czecha 59. Spotkanie przeznaczone jest głównie dla seniorów, ale organizatorzy zapraszają również osoby młode, które dzięki zdobytej wiedzy będą mogły pomóc starszym w przypadku próby oszustwa bądź zagrożenia pożarowego. Współorganizatorem spotkania jest Rada Osiedla Hartowo. Mieszkańcy naszej dzielnicy, którzy w sobotę 26 września wieczorem wybrali się nad Wartę, mogli podziwiać paradę oświetlonych lampionami łodzi. Wystartowała ona z piaszczystej Łachy na Starołęce powyżej mostu Przemysła i popłynęła do przystani w Starym Porcie przy dawnym korycie Warty. Paradę asekurowała Łódź Policji Wodnej, a to wszystko z okazji zakończenia sezonu na rzece. Zorganizowała je grupa inicjatywna Mariniarze. Wyjątkowo niski stan wody Warty sprawił, że chętnych do pływania po rzece i tych, którzy chcą trzymać swoje łodzie w porcie, ubywa z każdym dniem. Mariniarze zapraszają już na kolejny sezon, który rozpocznie się w kwietniu 2016 roku. Od 1 października w Poznaniu rusza akcja Senioralni. To coroczny cykl zajęć przeznaczonych dla osób starszych. Przedsięwzięcie ma na celu aktywizowanie seniorów poprzez edukację i kulturę. Odbywa się przez cały październik w różnych miejscach Poznania, również na Ratajach.
W naszej dzielnicy zajęcia odbywać się będą w kilku miejscach. 4 października na skrzyżowaniu ulic Hartowo i arcybiskupa Antoniego Baraniaka będzie miała miejsce zbiórka tych, którzy mają ochotę na Nordic Walking. Będzie to szkolenie z prawidłowej techniki marszu. Zbiórka o godzinie 10:45. Wpisowe to 10 zł. 14 października w Termach Maltańskich odbędzie się wykład o wpływie saun na zdrowie seniorów. Uczestnicy wykładu będą mogli skorzystać z oferty saun w termach. Początek wykładu o godzinie 13. 15 października w Dziennym Domu Pomocy Promień na osiedlu Piastowskim 101 w godzinach od 10 do 16 odbędą się drzwi otwarte. W programie m.in. sztuka ręcznego dekorowania albumów ze zdjęciami. 19 października na Termach Maltańskich odbywać się będą ćwiczenia w wodzie pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Można się na nie zapisać albo na godzinę 10:30, albo na 12:00. 23 października w rezerwacie archeologicznym Genius Loci na Ostrowie Tumskim będzie można zagrać w starożytne gry planszowe. Czas na grę przewidziany jest od godziny 12:00 do 13:30. 29 października w Domu Kultury Jubilat na osiedlu Tysiąclecia w godzinach od 10:00 do 12:00 odbędą się drzwi otwarte Taoistycznego Stowarzyszenia Tai Chi w programie Nauka Podstawowych Ruchów Tai Chi. Wszystkie wymienione zajęcia z wyjątkiem Nordic Walkingu są bezpłatne. Na wszystkie wydarzenia należy się najpierw zapisać. Wszelkie informacje dotyczące zapisów można uzyskać pod numerem telefonu 61 842 35 09. Uwaga, uwaga, już niedługo maraton, po raz 16 ulicami także naszej dzielnicy w przyszłą niedzielę 11 października przebiegnie poznańska edycja tego biegu. Zapisy już się zakończyły, kierowców czekają utrudnienia w ruchu. Na trasie maratonu zamknięty będzie ruch wzdłużny, rataje będą wyłączone w godzinach od 8 do 15. Tradycyjnie będzie można przejechać śluzami, które w tym roku w naszej dzielnicy będą zlokalizowane na rondzie Starołęka, skrzyżowaniu Zamenhofa z Kruczą, 3 przewidziane są na ulicy Piłsudskiej, skrzyżowaniu Kurlandzkiej z ulicą Żegrze, Baraniaka z ulicą Hartowo, 2 na Warszawskiej oraz na rondzie Śródka. Z kolei tramwaje będą kursowały trasami objazdowymi od samego rana, zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii 50, 60, 3, 97. Zmienione zostaną trasy 39 linii autobusowych, 29 linii miejskich oraz 10 linii podmiejskich. Szczegóły na naszym profilu na Facebooku. Pięta o pośladek! 667. Tyle osób stanęło na starcie ostatniego w tym roku biegu z cyklu Biegaj z Opel Sport. Odbył się on 26 września. Rozpoczął się tradycyjnie profesjonalną rozgrzewką i punktualnie o godzinie 11 zawodnicy wyruszyli w trasę dookoła Jeziora Maltańskiego. Sprzyjająca pogoda sprawiła, że wiele osób najprawdopodobniej ustanowiło rekordy życiowe. Pierwszy biegacz na mecie zameldował się już po niecałych 21 minutach. Przez ten rok cały mniej więcej kończyłem na drugiej, trzeciej pozycji, w pierwszej dziesiątce w każdym razie się zawsze mieściłem i zawsze było moim marzeniem, żeby tutaj właśnie na Malcie to 5 km 300 metrów być pierwszy. No dzisiaj się udało we wrześniu, także jestem bardzo z tego zadowolony i rzadko kiedy mi się cokolwiek udaje, ale trenuję co 3 razy tygodniowo, także mam nadzieję, że to następne będzie jakieś rekordy w moim życiu i jestem z tego bardzo zadowolony. Ostatni bieg z cyklu był okazją do podsumowań. We wszystkich imprezach 9. edycji na starcie stanęło ponad 4,5 tysiąca biegaczy. Liczba zarejestrowanych przez biuro uczestników przekroczyła 31 tysięcy. W rankingu szkół zarejestrowanych jest 59 placówek. Te liczby też mówią chyba o tym, że ta impreza się naprawdę przyjęła. Bardzo ważne, że tutaj jest mnóstwo ludzi młodych, a więc no zauważmy, sobota, przedpołudnie, delikatne lenistwo, nie. Im się chce tutaj przyjść, spędzić z nami 2 czy 3 godziny w fajnej atmosferze i co ważne, ta liczba naprawdę nie maleje, ta liczba rośnie. Nieoficjalnie najwięcej punktów w tegorocznej edycji zebrali już tradycyjnie Salezjanie. Okazja do rewanżu nadarzy się podczas kolejnej edycji biegu, której rozpoczęcie jest planowane na 30 stycznia 2016 roku. To już wszystko w tym wydaniu. Kolejne aktualności ratajskie już za tydzień w czwartek o godzinie 16:30. Bieżące informacje jak zwykle na naszym profilu na Facebooku. Miłego tygodnia i do zobaczenia.